O, Felunia. Felunia. Felusia przyszła, malutka. Kalinka. Ona chce ziemniaki, ona wie co ona chce. Ona chce sierutki. Sierutki i ziemniaczku, tak? Tak, chciałaś? Tak. O! Niezadowolona jest. Ona się włoski, denerwuje się. Ona chce, żebym jej dał, a jak ty, a ona mnie nie wyczuła. Kalinka. Kaluś. Się tego, to się odpięło i dzisiaj zaświeciło sobie światło. Ja patrzę, a to tak się świeciło, nie? A ona była tego, a to się świeciło, to światło. Ona to jest ten przycisk, nie? I ona wstaje, i ona taka mądra jest i tego, sama sobie zapala. Ty, nie? Mordką. Chciała się malutki koteczku. Kury mają się lukę? Mają, nie? To jest taki miękki, nie? O! Zobacz. Ojej, ale... O, mi ukuło. To jest skórka, to tylko nie chcesz do sobie biorą, tylko to środek sobie zjadają, nie? A tą skórkę wyrzucają, bo ona taka kwaśna, nie? A ciekawe, czy są tam w tej oborze. Czy to te, co wyleciały? A tam było, nie wiem, pięć było? O, leci jeszcze jedna, szósta. No, to może a to chyba, a to chyba a matka, matka. A to chyba matka, bo większa malotka. To będzie matka. Ale gdzie sobie ten ogród? No, no, ja mówię, tak, tak postawiliśmy tego, a to korozja go wszystko zżera. On już taki był, taki jeden nas oszukał dziad, tego, a to wszystko to łatane było, nie? Mhm. Łatane, gipsowane, wszystko było, tylko tak zamaskowane było. Jaka robota. I nie tego, nie atrakcyjny, nie taki tego, ale może mieć serce dobre, nie? Może być później jak się w kontakcie z nim, on pokazuje, jakie on jest serce, nie? To jest taki ukryty klejnot, nie? To jest mój geoda, nie? Geoda to jest taki kamień, co jest z pozoru wygląda, że taki szary jest, nie? To jest kamień, nie? Ale gdy go się przepołowi, nie? Różne piękne w środku, te kolory, takie te no, coś pięknego jest. Co tam tak o tym kamieniu geodzie, nie? Geody. Taki Hitler, ile on ludzi wymordował, nie? I w jakim celu, co on chciał osiągnąć? Wszystkie terytoria i całą ziemię wziąć i co on by to robił, nie? A gdyby współpracowali ludzie z sobą, miłością, no to wtedy miłość by kwitła, no, współpraca. Wszystko by rosło, prawda? No. Ogrody byłyby piękne. Piękne, tak, gospodarkę prowadzą, nie? Wymiana towarowa, tego, tak. Że prężna w tej gospodarka się robi, no bo ci mają to rozwój, mają... Są, współpraca jest, kooperują. Nie był głodny, gdyby nie, tak, nieszczęśliwy. No, właśnie. Proste, to jest takie proste, no, i oczywiste. Tak, to jak ja komuś coś użyczam, coś z nim rozmawiam, tak miło, no to on jest szczęśliwy, ja jestem szczęśliwy, ja widzę, że on, jaki on jest szczęśliwy, on widzi, że ja jestem szczęśliwy i wtedy razem nasze szczęście się pomnaża i jesteśmy razem zadowoleni. I możemy gościać dalej. Tak, i możemy dalej iść, współpracujemy i ta miłość się rozrasta coraz bardziej na innych, bo inni się przyglądają, inni biorą na wzór. Tak. I to jest radość wtedy i nie ma tego zła, tego bólu, a takie wyrządzanie krzywdy. To jest najbardziej prosty, najbardziej genialny mechanizm. Tak, i człowiek wtedy się rozwija, on wtedy się rozwija, inni się rozwijają, a zło to co sobie człowieka zamyka, gniew, nie? Tak. No to spowoduje, że człowiek gorzknieje, człowiek się zamyka, człowiek się robi takim... Wszystko tak. No i nie rozwija się w ogóle, no, tak jak ta roślinka, nie? Jak ma warunki, jak się poddaje. Yeah.
Sandy boom 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 boom. Sandy boom 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 boom. Meciusia, Meciusia, Meciusia. Jestem Byk, jestem Chyba, a tato to ganiali wczoraj. Co malutka, szukasz mamy? Mamy, gdzie twoja mama jest? A mama twoja tu gdzieś tam była, tam dalej. Tu jest tam ten syn. O, to ta mama. A idzie tu. Tu jest twoja mama, tu. A tak, to idziesz, mamy? No to mama jest twoja. Julka ma. Julia, co malutka, co jałóweczka, co malutka. Wiesz jak, masz fajny taki motylek masz na tym czole. I bialutki koltem, masz motylek. Pisie mała. Julia. Z jednego do drugiego, nie? I tak będę chodził, czas bałamucił będę, nie? I tak się będę się poniżał, tak będę się tego. No, bo mi powie, że ten iść pan do tego, iść do tego, a ten powie, nie ma czasu. A to nie, to nie, przepraszam, czy nie jestem od tego, to tamten jest od tego, nie? I tak będę mówił, buty zdzierał, będę czas bałamucił, ja bym nie miał innego zajęcia, nie? I tak w końcu dojdzie do efektu, że będzie jak będzie, nie? Winien być zawsze się rzutkie, co dzień dobie dostarczane. I to szło, nie to jak teraz. Kiedyś to ludzie czekali na wędliny. Ludzie w kolejkach czekali, tam nawet jak to był ten kryzys, ten komunistyczny był taki ten ustrój, taki był ten kryzys, był nie, to ludzie normalnie przed sklepem czekali, nocowali, to przenosili krzesła i tam tego, żeby nie stać, nie? I czekali w kolejce na ten, żeby ten towar jak przyjdzie, to żeby tego im dostać. I na pewno potem szanowali takie, a nie wyrzucali. A dzisiaj to towar czeka na klienta. No. Wszystko zapakowane z tych foliowych tych, czeka. Tak. A gdzie to kiedyś, jak się kiełbasa pokroiło, nie? A ona się cała zrobiła mokra. Kiedyś tak nie było. A teraz ja mówię, nie, to niech pani mnie nie kroi, nie? Ja wolę w kawałeczku, nie? Bo jak mi pokroi te plasterki, nie? No dobrze mi pokroi, ja się mam pokroi, ale ja później biorę do domu, a to wszystko się robi mokre.